Z okazji Dnia Dziecka nad Zalewem Zimna Woda Zarząd Koła Wędkarskiego Łuków Miasto zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci. W spławikowych zawodach wędkarskich wzięło udział 109 dzieci, 18 juniorek, 69 juniorów, 22 kadetów. Skład sędziowski stanowili jednocześnie byli organizatorami następujący członkowie zarządu koła 68 Łuków Miasto. Krzysztof Krystecki, Marek Wasilewski, Bogusław Wierzejski, Zenon Pokrywko, Bogdan Czubaszek, Andrzej Milewski, Stefan Tymiński, Roman Siwiec, Wiesław Kęzik, Henryk Zawiślański, Franciszek Gałach, Eugeniusz Kozyra, Mariusz Wasilewski, Sławomir Nowicki, Zbigniew Rybka. W poszczególnych kategoriach cenne nagrody, dyplomy i puchary otrzymali juniorki Magdalena Krystecka, Sylwia Janki, Olga Gugulska, Anna Bartosiak, Agnieszka Kapuścińska. Juniorzy Krystian Krystecki, Marcin Kisiel, Piotr Marciniak, Darek Mazur, Grzegorz Sulej. Kadeci Michał Krystecki, Paweł Nowicki, Darek Sawicki, Ireneusz Kozyra, Żyłka Jarosław. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali po kilka upominków wędkarskich, słodycze, napoje, breloczki oraz jedli po kiełbasie z grilla. Nagrody rzeczowe jako najmłodsi uczestnicy zawodów otrzymali Ewelina Kopeć lat 5 oraz Dawid Janki lat 5. Największą rybę złowił Marcin Kisiel, była to dorodna płoć. Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka.